Najlepszy kawałek do zaśpiewania pod prysznicem. Dla ciebie oczywiście. A śpiewasz pod prysznicem czasami? No, rzadko, ale zdarza się. No to co to mam lubić? Halleluja też fajnie by brzmiało. Już taki jestem zimny drań. Dzisiaj nadszedł piękny dzień, ponieważ goszczę w najważniejszym miejscu w ratuszu, czyli w gabinecie pana burmistrza. Celem jest pokazanie po pierwsze, że jest to super fajny gość, z którym bardzo fajnie się rozmawia o wszystkim tak naprawdę i dzisiaj chciałbym się z nim podzielić tym, jakie ja mam doświadczenia i z szefem miasta, i jako człowiek w pracy, i jako człowiek prywatnie. Burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski, nie będę ukrywał, że znamy się już trochę lat i wszyscy wiedzą, że jeżeli szef miasta zna się z kimś jakiś czas, to jest człowiekiem bezpośrednim i nie lubi sobie tutaj mówić na pan, pani, tylko po prostu mówi na ty, więc Darku, witam cię. Mam nadzieję, że dzisiaj jest fajny dzień i sobie miło porozmawiamy. Witam Sebastian, bardzo się cieszę za odwiedziny, bo faktycznie dawno się nie widzieliśmy. Chyba dwa dni też u nas jest, ale jest super teraz, że pogadamy o innych tematach. Jasne. Więc ja tylko wytłumaczę, że będę zadawał pytania. Będą podzielone na dwie części. Pierwsze zawodowe czy prywatne najpierw? No może zawodowe, zacznijmy od zawodu, tak? Jeżeli jesteśmy w urzędzie tutaj. Dobrze, dobrze. Będę zadawał pytania i będę chciał, abyś odpowiedział na nie albo jednym słowem, jeżeli będzie taka możliwość, albo jednym zdaniem. Bardzo trudne zadanie, ale postaram się tutaj sprostać oczekiwaniom. Super. Czy pomyślałbyś kiedyś, że zostaniesz burmistrzem? Jeszcze 15 lat temu na pewno nie. A co najbardziej cenisz w swojej pracy? Kontakt z ludźmi. Ekstra. A czego nie lubisz? No takich oficjalnych spotkań. Takich jak teraz? Przecież nie jest oficjalne. To jest nieoficjalne zupełnie i bardzo się cieszę z tego spotkania. Myślę o takich bardzo nadętych oficjalnych spotkaniach. Jasne. Czy pamiętasz swoje pierwsze wystąpienie jako burmistrz? Ja wiem, że to jest teraz druga kadencja, ale na samym początku pierwszej. Oczywiście, tego się nie zapomina. Pierwsze wystąpienie na pierwszej sesji Rady Miasta. Doświadczenie niesamowite. Stresujące, rozumiem. Bardzo stresujące. Myślę, że dzisiaj już troszkę inaczej do tego podchodzę. Rozumiem. Jak myślisz, jak jesteś odbierany przez mieszkańców naszego miasta? No to trudno mi odpowiedzieć na takie pytanie. Mam nadzieję, że nieźle, bo pokazuje to wynik wyborczy chociażby. A to może inaczej. Jak się czujesz, korzystając z usług naszego miasta, ponieważ nie jesteś osobą prywatną, tylko publiczną i idąc, nie wiem, do sklepu po bułki, po prostu jesteś jednak dalej burmistrzem. Jak ty to odbierasz? Zupełnie swobodnie. Ja chodzę do restauracji na obiady, do baru mlecznego, chodzę do sklepu na zakupy, chodzę do fryzjera tutaj naszego lokalnego. Bardzo miło się z tymi wszystkimi ludźmi rozmawia, też pytają o sprawy miejskie, ja pytam o takie codzienne życie, więc myślę, że nie jestem odłączony od takiego życia normalnego tutaj Dzierżoniowa. Mnie zawsze ciekawiło, czy taki gość jak ty z taką funkcją chodzi zawsze w garniturze. Czy czujesz się dobrze w garniturze pod krawatem? Oczywiście, cały dzień tutaj w domu jestem w garniturze ubrany. Rozumiem, że rano wstajesz i jesteś gotowy. Jak na filmach te kobiety w makijażach, tak już są w pełnym oprzyrządowaniu, bym powiedział. Dobrze, no to może takie pytanie, a co jest najtrudniejsze? Ale wróćmy do tego garnituru. Aha, wróćmy do garnituru. Czyli tak? Tak czy nie? Nie, absolutnie. Oczywiście teraz jestem w garniturze. Akurat uroczystości dzisiaj były takie oficjalne w Dzierżoniowie. Natomiast jak widzicie Państwo, już teraz jest taki standard, że nawet na takie dni pracy robocze przychodzimy w marynarkach, w koszulach. Tak, żeby oczywiście wyglądać dla klientów odpowiednio. Natomiast też mieć ten komfort takiej pracy merytorycznej, roboczej. Natomiast tam, gdzie trzeba, oczywiście garnitur, krawat, koszula, nieraz mucha, nieraz smoking są wymagane i z tym trzeba po prostu się pogodzić. Jasne, rozumiem. Co jest najbardziej stresujące w Twojej pracy? Ja myślę, że taki kontakt z mieszkańcami, którzy przychodzą ze swoimi problemami, z dużymi problemami nieraz. I najbardziej stresujące jest w tym momencie, kiedy nie mogę powiedzieć, że tak, mam wpływ na to i mogę coś załatwić bezpośrednio.
Mnóstwo jest takich tematów, kiedy właśnie bezpośrednio burmistrz, urząd miasta, urzędnicy nie mogą tematu załatwić i to jest no, bolesne, stresujące i najmniej przyjemne z tej całej pracy. Mhm. A jakaś największa wpadka w swojej karierze tutaj, na tym stanowisku? No nie pamiętam. Czyli nie było. No to super. Super. Rozumiem, że to wszystko bywa stresujące i te ciągłe wystąpienia. Co burmistrz robi, żeby się zrelaksować w trakcie pracy, powiedzmy? Na pewno kilka, pytałem się mądrych ludzi, jak to zrobić właśnie, żeby ten stres minął. Kilka głębokich oddechów, na pewno jakaś dobra herbatka, kawka. Mówię Państwu z pełnym przekonaniem, że 5 minut wystarczy, żeby wyluzować się, odstresować i przystąpić do kolejnego. 10 pompek też przy okazji. No pompki w garniturze ciężko, ale pewnie bez garnituru też by to pomagało, tak jak tutaj sportowcom i tobie, Sebastian. A, dziękuję, staram się. Presja, ale na mnie tak nie świeć. Dobrze, to przechodzimy dalej. Ja tu mam oczywiście przygotowane pytania, żeby nam to wszystko sprawnie poszło. Czy burmistrz jest zawsze przygotowany do wywiadu? Absolutnie nie, wręcz odwrotnie, nie lubię się przygotowywać do wywiadu, wtedy wychodzą te wywiady paskudnie, źle, wolę właśnie na żywo, kiedy nie znam pytań, kiedy spontanicznie mogę odpowiadać, wtedy ja uważam przynajmniej najlepiej wychodzą te moje odpowiedzi, ale też ten przekaz mój dla odbiorcy jest wtedy najbardziej zrozumiały. Ja pamiętam, że dla mnie największą zmorą było nauczyć się wiersza na pamięć w szkole, wyjść i po prostu wyrecytować to, co trzeba powiedzieć przed grupą, a teraz już wiem, że jak człowiek szuka, próbuje jakieś znaleźć mądre słowa, żeby się wypowiedzieć, to wychodzi gorzej i sztucznie i tak dalej, więc po prostu trzeba być sobą i mówić na pełnym luzie. Jak najbardziej, to szczególnie młodym ludziom warto polecić, żeby tak się zachowywali w szkole, w swoich środowiskach, bo to jest najbardziej naturalne. Jasne. Czym różni się obecny burmistrz od... Przepraszam, bo moja żona dzwoni. A, nie, no to odbiorę, oczywiście, tak? Przecież to prywatna, swobodna rozmowa, więc jak najbardziej. No, oddzwonię, kochanie. To jest szef burmistrza właśnie. No, to pa. Czyli burmistrz też ma swojego szefa, rozumiem, tak? To jest szef nad szefami. Tak jest. Ja cały czas wracam, bo ja też mam takie gesty, że ja cały czas tymi rękami ruszam. Podobno to jest taka domena polityków, ale przecież my tutaj nie rozmawiamy o polityce, bardziej o samorządzie, czyli o działaniu na rzecz tutaj naszej lokalnej społeczności. Ostatnie pytanie z takich technicznych. Dzierżoniów to jest piękne miasto, ale co najbardziej w nim cenisz? Czy te zabytki, kamieniczki, czy tyle zieleni? Bo jak przyjeżdżają moi znajomi, czy rodzina, to oni są zafascynowani, że tu jest tak zielono. Tak zielono, naprawdę. Ilość tych parków, bo był taki program, że te parki wszystkie będą rewitalizowane. Część z nich już jest. A jakie jest twoje spostrzeżenie? Znaczy tutaj oczywiście nie chcę mówić o infrastrukturze, bo najbardziej cenię ludzi. Powtarzam zawsze, że ważne są budynki, drogi, parki, zieleń. Natomiast człowiek jest najważniejszy. Jeżeli stworzymy super środowisko swoich tutaj partnerów, wtedy czujemy się najlepiej w tym. Ja uważam, że w takim środowisku jestem, zarówno moich znajomych, przyjaciół, tutaj radnych chociażby, ale przede wszystkim dzierżoniowym. Naprawdę jesteśmy z jedną fajną grupą, jak się spotykam z młodzieżą, jak się spotykam z seniorami, z uczniami. No niesamowite wrażenie i to daje największą satysfakcję. Ludzie w dzierżoniowie są super wspaniali. Kropka, tak? To było jedno zdanie. Super. No to... na żadne pytanie mi się nie udało chyba jednym zdaniem albo jednym słowem odpowiedzieć, ale to się raczej nie da. Za chwileczkę będą... Tak, za chwileczkę będą proszę. Zamykamy rozdział pierwszy. No to mamy teraz taką część, powiedział, roboczo-prywatną, tak? Krótkie pytanie. W tej części tylko jednym słowem można odpowiedzieć. Okay. Jednym słowem. Zastosujesz. Jednym słowem. Uwaga. Kawa czy herbata? Herbata. Ranny ptaszek czy nocny marek? Ranny ptaszek. Morze czy góry? Morze. Kola czy woda? Woda. Najlepszy przedmiot dzieciństwa to? Piłka. Ulubiony ubiór obecnie to? Dresy. Film, który pokochałeś? Marsjanie wczoraj oglądałem. O! Największe marzenie podróżnicze? Afryka? Afryka. Super. Najlepsza piosenka do tańca z żoną to? Alleluja. Alleluja. O, dobre.
Najlepszy kawałek do zaśpiewania pod prysznicem. Dla ciebie oczywiście. A śpiewasz pod prysznicem czasami? No rzadko, ale zdarza się. No to co to mogło być? Halleluja też fajnie by brzmiało. Już taki jestem, zimny drań. Dobrze. Czy tarka można wyprowadzić z równowagi? Oj, można. Można. No i mamy kolejny etap. Jesteśmy w innym miejscu, w biuro obsługi klienta. Pytanie. Pierwsza rzecz, którą zrobiłeś dzisiaj rano? Wymyłem zęby. Kim chciałeś być jako dziecko? Sportowcem. Piłkarzem. Jak mógłbyś jeść tylko jeden posiłek do końca swojego życia, codziennie, co to by było? Od 2 lat zupa. Zupa? A jaka? Rosół. Rosół, o, ja też uwielbiam. A dzisiaj się dowiedzieliśmy, że rosół w Dzierżoniowie w różnych częściach miasta smakuje różnie, bo nie są różne ujęcia wody. Tak jest. Czy potrafisz płakać, czy raczej ukrywasz swoje emocje? Potrafię płakać. Niestety. Tak? Czyli jak jest niestety, jakiś, albo niestety. Jak jest jakiś romantyczny film, scena, to tam... Przy filmie jak Bóg. Ja też, chociaż walczę ze sobą, żeby być twardzielem. Z jaką znaną osobą najbardziej się utożsamiasz? Różne pytania. Może być tutaj na naszym terenie, lub w kraju, lub może na świecie. Kiedyś mnie imponował bardzo Dariusz Dziekanowski. A, czyli też piłka nożna. Piłka nożna, tak. Jak Darek się śmieje, to śmieje się, bo są dwa rodzaje śmiechu. Ja się śmieję jak Jurka po cichu, Marcin jak rży, jak koń na głos. A jak się śmieje Darek Kucharski? Chyba naturalnie, nie mam jakiegoś specjalnego daru. Spróbuję gdzieś sobie złapać. Cały dzień idealnego wypoczynku, co to by było? Praca w ogrodzie. Czy burmistrz z racji swojej funkcji ma przyjaciół? Myślę, że tak, no mam. Mam wielu przyjaciół, nie wiem, czy ci przyjaciele moi tak samo wiedzą o mnie, ale ja traktuję ich jako przyjaciół. A najlepsza rada od przyjaciela to? Bądź sobą, bądź normalny, naturalny. Co Darek chciałby dostać na gwiazdkę? Jakieś akcesoria rowerowe może? Rowerowe już się bałem. Jakie to akcesoria, ale dobrze. Jak opiszesz siebie w 3 słowach? Normalny. Koleżeński. Pomocny. Super. I mam takie ostatnie pytanie zamykające. Gdyby nie burmistrz, kim byłby dzisiaj Dariusz Kucharski? Wiadomo, że super gościem, ale jaki to byłby zawód? Myślę, że zawód wyuczony, inżynier, projektant. Super, czyli jak się skończy kariera burmistrza za jakieś kilkadziesiąt lat, tak, na stare lata, jakieś projekty energetyczne dalej by tam chodziły w grę. Tarku, bardzo dziękuję za wspólną rozmowę. Dzięki. To był świetnie spędzony czas, mam nadzieję, że do ciebie również.